Znajdź wartość setnego wyrazu w poniższym ciągu. A nasz ciąg to 15, 9, 3 i minus 3. Dobrze, może spróbujmy zrobić taką tabelkę. Tutaj napiszmy numer wyrazu. A tutaj wartość. No i mamy pierwsze cztery wyrazy. 1, 2, 3, 4. I wartość tak jest 15, 9, 3 i minus 3. Podobnie jak w poprzednich kilku filmach z tej serii, no tutaj nie jest to precyzyjnie sformułowane, ale chodzi o to, że pewna reguła tutaj obowiązuje dla tych wyrazów. No i tę regułę stosujemy, trzeba tę regułę odnaleźć i zastosować dalej aż do n równego 100. Prawda? Czyli tutaj może jeszcze napiszmy, chcemy znaleźć wyraz, być może jakiś wzór ogólny na wyraz numer n i potem zastosować ten wzór dla wyrazu numer 100. Więc jaka tutaj obowiązuje reguła pomiędzy tymi kolejnymi wyrazami? No, najprostsze reguły to są takie, że prawda, każdy następny wyraz jest, powstaje przez dodanie lub odjęcie pewnej stałej liczby lub też przez pomnożenie przez pewną stałą liczbę. Prawda? To jest reguła bankowa. Zobaczmy, sprawdźmy najpierw tę regułę tutaj. No, 15, 9, to jak z 15 no, trzeba odjąć 6. Czyli tutaj przejście między 15 i 9 polega na tym, że trzeba odjąć 6. No dobrze, ale 9 od 9 do 3, to też, żeby z 9 zrobić 3, to trzeba odjąć 6. No i ta sama reguła obowiązuje tutaj, prawda? Od 3, żeby przejść do minus 3, trzeba odjąć 6. Czyli wygląda na to, że każdy następny wyraz powstaje z poprzedniego przez odjęcie 6. No więc spróbujmy teraz jeszcze raz to napisać. Czyli pierwszy wyraz jest 15, drugi wyraz jest 15 minus 6, co może zapiszmy jako 15 minus 1 razy 6. No, następny wyraz jest 15, to co było poprzednio, minus 6, a poprzednio było 15 minus 6, minus 6, czyli to jest 15 minus 2 razy 6. No i następny wyraz, numer 4, powstaje przez od tego, co było, czyli 15 minus 2 razy 6, no to jest to, co było, odejmujemy jeszcze 6, czyli 15 minus 3 razy 6. Może jeszcze zauważmy, że 1, że to jest tak, czyli to jest 15 minus 0 razy 6, jeżeli ktoś by chciał mieć taką regułę, i to jest 15 minus 1 minus 1 razy 6, może tak napiszmy. Z kolei 1 to jest 2 minus 1, czyli to jest 15 minus 2 minus 1 razy 6. Tu jest 15 minus 3 minus 1 razy 6, a tu jest 15 minus 4 minus 1 razy 6. Czyli wygląda na to, prawda, jaka jest reguła, czyli wyraz numer n powstaje tak. Po pierwsze bierzemy 15 i odejmujemy wielokrotność szóstki, ale wielokrotność o jeden numer mniejszą niż numerek tego wyrazu, czyli n minus 1 razy 6. No to jest wyraz numer n. To jest 15 minus n minus 1 razy 6. No tutaj to może jeszcze podkreślmy, że to ten numerek to jest ten numerek. Tutaj ta dwójka, prawda, to jest z kolei ta dwójka i tak dalej, żeby już nie zamazywać tego rysunku. Czyli wyraz numer 100 to będzie 15 minus 99, może napiszmy inaczej, 100 minus 1, tak? Bo to łatwiej nam policzyć będzie 100 minus 1 razy 6.
Na ile to będzie? Policzmy. To jest 15 minus, otworzę nawias, teraz 100 minus 1 to jest 600 minus 6. 100 minus 1 razy 6 to jest 100 razy 6 minus 1 razy 6, czyli to jest 15 minus 594. No ile to jest? No może łatwiej to sobie wyobrazić, że to jest minus 594 minus 15. A żeby nie odejmować pisemnie, to może jeszcze napiszemy sobie tak, że to jest minus 594 minus 14 minus 1. No 594 minus 14 to jest 580 i minus 1, czyli to jest minus 579. A więc wartość setnego wyrazu w tym ciągu wynosi minus 579. No i taki ciąg, żebyś wiedział może na przyszłość, że to, co tutaj zrobiliśmy, to jest ciąg, przykład ciągu arytmetycznego. Każdy następny jego wyraz powstaje przez dodanie lub odjęcie tej samej liczby od wyrazu poprzedniego.